Witam Was serdecznie. Chciałem Wam pokazać pewną rzecz, a mianowicie problem ze skuterem, który nie chce Wam palić, a jak Wam zapali, to na bardzo małą moc. Po zapaleniu, jak puścicie manetkę gazu, to Wam gaśnie, a dzieje to się po wymianie całego cylindra, tłoka, tak zwanego cykla na większy, czyli z 50 na przykład na 80. Bardzo dużo na forum jest o tym napisane, że po wymianie cykla skuter nie chce palić, nie ma mocy, nie ciągnie i tak dalej. Więc słuchajcie, ja sobie właśnie wymieniłem w tym oto skuterku taki cylek na większy, czyli na 80. Wymieniłem, założyłem, to jest ta głowica, która jest większa. No i co? No i od razu były problemy. Skuter nie chciał palić. A jak zapalił, to po puszczeniu manetki gazu gaz. Jak jechałem, to nie miał zbyt dobrej mocy. Aż w końcu, po przejechaniu niecałych 500 km, prawie w ogóle nie ciągnął. No jechał ze 40 na godzinę najwięcej. Zachodziłem w głowę, co się mogło stać. Wszystko dobrze ustawione, garnik wyregulowany, zawory dobrze ustawione, a on nie ciągnie i nie pali. I słuchajcie, w czym tkwi problem? Problem tkwi w tym, że zawory, które są zmontowane od razu z tą głowicą, po prostu nie są dotarte i w tych zaworach są nieszczelności. Jeśli jest w zaworze nieszczelność, no to powietrze, które jest tutaj sprężane podczas SUW-u pracy, po prostu ma ujścia i ucieka, i dlatego nie ma wtedy kompresji takiej, jak powinna być. Ja zaraz Wam pokażę, jaka jest szczelność tego zaworu, jak to wszystko jest tutaj zrobione. No to sami zobaczycie, jak to jest dobrze wykonane. Po prostu, jak się kupuje te wszystkie zestawy, nie wiem czy wszystkie, bo ja kupiłem jeden, może ja miałem takiego pecha, ale z tego widzę, to nie tylko ja, nie mają docieranych zaworów. Ja słuchajcie, nawet jak zdjąłem fabryczną głowicę, to ta głowica, czyli ta z tej 50, jak nalewałem do niej wody, żeby sprawdzić, czy tam ropy, szczelność zaworów, to ten zawór też nie jest taki super. Delikatnie się poci, delikatnie. No ale tutaj co jest, no to już jest w ogóle tragedia. Co trzeba zrobić, żeby to było dobrze? No, przede wszystkim, jak się kupuje taki zestaw, to sprawdzić szczelność zaworów. I raczej na 99% będą te zawory nieszczelne. Wtedy trzeba te zawory rozpiąć i dotrzeć. Dotrzeć je, kupić sobie specjalną pastę do docierania, potem to wszystko ładnie dotrzeć, zapiąć, sprawdzić szczelność i wtedy montować, i wtedy będzie dobrze. Ja teraz pokażę Wam, jak jest nieszczelny ten zawór. I w czym tkwi problem? Mam tutaj ropę w kieliszku. Nalewam do zaworu wydechowego tutaj na górze. Czekamy chwilę. Nie wiem, czy to jest widoczne. I zobaczcie, już leci. Nie wiem, czy to widać. Trzeba chwilę poczekać. O, już. Już leci tutaj na dole, po zaworze. Jeszcze dolejemy ropa. Nie wiem, czy to jest widać. Już tu wszystko się wypełnia ropą. Może zrobimy przybliżenie. Ciężko jest tutaj to uchwycić. Nie wiem, czy jest to widać. Ono już kapie tutaj. Widzicie? O, już ma mokry palec cały. Tutaj, o. No na pewno jest to widać. Już jest cała głowica zalana w ropie. Tu już kapie ropa. Zobaczcie, co się dzieje. Jaki jest szczelny zawór. Fajnie, co? O. Jak to wszystko ma trzymać? Jak to wszystko ma chodzić? Co to w ogóle jest? To jest obraz nędzy i rozpaczy. Kto to montował? Co oni sprzedają? Widzieliście przed chwilą test.
Ta głowica jeszcze jest tu cała mokra, te zawory. To jest głowica, która była oryginalna, czyli w tej 50. Tutaj nie będę już lał wody czy tam ropy, bo tutaj nie leci ciurkiem, tu się po prostu poci. Nie wychwycimy na tej kamerce tego momentu, nie widać tego. Tu nic nie leci, ale się poci. Też nie jest ta głowica szczelna, a była fabrycznie montowana, ale już jest bez porównania lepsza niż ta. Także jeśli kupicie sobie taki zestaw, kupujcie jak najbardziej, polecam. Ale pierwsze co zrobicie, to sprawdźcie szczelność. Trzeba nalać tutaj ropy, wody, nie wiem, rozpuszczalnika i poczekać z 5-10 minut. To ma być tu nie ma prawa, nic wylecie. To tak jakbyście zakręcili butelkę, nie wiem, z jakimś napojem gazowanym. I jeśli dobrze ją zakręcicie, to ten napój nie ma siły, żeby tam w ogóle coś, gaz uciekł i czy jakaś tam ilość tego napoju. Tak samo ma być z zaworem. Tu nie ma prawa nic przepuszczać. Choć minimalny jakiś, minimalna nieszczelność, nawet tak jak tutaj, która się poci, bo naprawdę się poci. Jest, widać taki szron delikatny się robi po nalaniu czegoś. To tak nie, też nie jest źle, też nie jest szczelna, też nie będzie miał skuter takiej mocy, jak powinien być. Ma być wszystko szczelne. Co to trzeba zrobić? Tak jak mówiłem, sprawdzić, później rozpiąć tu zawory i te zawory dotrzeć. Do docierania są specjalne pasty, są specjalnie przyrządy. Tu jest jedna pasta, bo to się dwoma dociera, najpierw jedynką, potem zerówką. Tu jest taki przyrządzik do docierania, który nie jest zbyt dobry, bo słuchajcie, to trzeba tak tutaj zassać, przyssać do tego zaworu. To jest tajwańskie, nie chce się za bardzo przyssać, ale można też to sobie zrobić na przykład po rozpięciu tych zaworów. Wziąć sobie taki wężyk, założyć tutaj na górę tego zaworu, na trzonek i tak do góry lekko wyciągnąć, kręcić w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Jak to wszystko zrobić, jak rozpiąć zawory, to nagram już następny film. Będzie on zatytułowany Docieranie zaworów w chiński skuter. Jak dotrzeć zawory chiński skuter 4T. I wtedy po takim dotarciu też trzeba sprawdzić, czy to wszystko jest szczelne, czy nic tutaj nam nie cieknie. Ja dotarłem już nowy zawór w nowej głowicy, bo musiałem kupić nową głowicę, bo tutaj przypuszczam, to już nie będzie nic działać, nawet po dotarciu, bo są trochę powypalane te gniazda. I słuchajcie, po dotarciu tego zaworu w tej nowej głowicy nalałem tutaj sobie ropy, postawiłem na całą noc tą ropę, żeby mieć stuprocentową pewność. No, oczywiście za długo przesadziłem, ale nieważne. Akurat nie miałem potrzeby składania tego silnika. Rano przyszedłem z tego gniazda, tej ropy nic nie było, wszędzie wszystko było suche, nic, zero, stuprocentowa szczelność. Także zajrzyjcie sobie, jak dotrzeć zawory. Chiński skuter 4T, tam będzie wszystko pokazane, jak rozpiąć te zawory i jak je dotrzeć. Na razie to tyle. Powodzonka, myślę, że pomogłem, bo to bardzo ważne. Pamiętajcie, przed zakupem zestawów powiększających sprawdzić szczelność głowicy. To jest podstawa. Nie zakładać z taką nieszczelnością, bo to nigdy w życiu nie będzie dobrze chodziło. Nie będzie paliło, nie będzie ciągnęło, będzie wszystko do dupy.